I proszę Państwa, dzisiaj kilka takich ogólnych informacji, ale żeby zrobić tło do tego, o czym będę mówił. Dzisiaj, proszę Państwa, polska armia po mobilizacji, jeżeli rozwinie się trzykrotnie, będzie liczyła 1% populacji Polaków. Czyli 1% ma obronić wszystko to, co mamy, czyli 99% zasobów. Osobowych, biologicznych, ziemi, dóbr kultury, tradycji, wszystkiego. Tak na dzisiaj jest zorganizowany system, proszę Państwa, obronny. Proszę Państwa, tak naprawdę ktoś zadaje sobie dzisiaj pytanie: czy można inaczej? Oczywiście, że można inaczej. Ale kto doprowadził do tego ten system? Ja Państwu podam dwa nazwiska. Pierwsze to jest Janusz Onyszkiewicz, który w trak w latach 97-2001 zlikwidował dwa okręgi wojskowe, zaczął likwidację całej struktury wojskowej na wschód od Wisły, który, proszę Państwa, miniaturyzował armię. Mieliśmy wtedy 350 tysięczną armię. To, był, to było pierwsze uderzenie likwidował brygady na wschód od Wisły. I drugi taki człowiek to jest, proszę Państwa, Bolesław, yy, yy, no, Klich, jak miał na imię, Bogdan Klich, tutaj z Krakowa, który jako minister obrony narodowej, proszę Państwa, zlikwidował obronę terytorialną, bo obrona terytorialna powstała w 1998 roku. Powstało kilka brygad w Polsce. On dokończył likwidacji tych brygad. On zlikwidował ostatnie dwa okręgi wojskowe. On zawiesił obowiązkową zasadniczą służbę, proszę państwa. On zlikwidował pierwszą dywizję wschodnią, także na wschód od Wisły nie było żadnego dużego związku taktycznego. On zlikwidował na przykład ówczesną trzecią brygadę w Lublinie, która dzisiaj się odtwarza jako dziewiętnasta brygada. Proszę państwa, czy ktokolwiek poniósł odpowiedzialność? 20 lat temu mieliśmy 340 garnizonów w Polsce. Dziś mamy 107 garnizonów. Czy ktoś poniósł za to, proszę Państwa, odpowiedzialność? I dzisiaj, jeżeli patrzę na politykę PR-ową tego rządu, to ogarnia mnie przerażenie. Bo, proszę Państwa, proszę zobaczyć, ile było konferencji prasowych, zanim 10 czołgów przyjechało do Polski. Kilkanaście. Te czołgi witano trzykrotnie. Raz witał minister, później prezydent, później premier w jednostce, i tak dalej, cały czas idzie pijar. To jest 10 czołgów. Na Ukrainę żeśmy oddali grubo ponad 300 czołgów. I proszę Państwa, tak się mydli ludziom oczy. Dlaczego? Bo system, organizacja systemu, bezpieczeństwa i systemu obronnego, to jest coś, co jest fundamentem organizacji i kultury strategicznej narodu? Proszę zwrócić uwagę. Ogłoszono powstanie piątej dywizji, czyli dywizji pierwszej legionów na Podlasiu, mówi się o szóstej, ale proszę Państwa, kiedy my mamy zagrożenie? Teraz? Ile trwa powstawanie? 18. Dywizji, tej drugiej na wschód, z dowództwem w Siedlcach. Od 2018 w przyszłym roku ma osiągnąć gotowość bojową. Ile nowych brygad stworzono w ramach tej dywizji? Jedną się tworzy w Lublinie, odtwarza od zera. Dlaczego? Bo, proszę Państwa, zrobiono to, tą dywizję poprzez sklejenie istniejących jednostek. Na przykład 21 Brygady w Rzeszowie, w Rzeszowie, która była samodzielną brygadą, dodano do 1 Warszawskiej Brygady zaczęto tworzyć w Lublinie i ma się stworzyć jeszcze jedną brygadę, której jeszcze nie ma. Ja państwu pokazuję, jak to wygląda. Zanim już zaraz przechodzę do głównego tematu, ale chcę państwu jeszcze uświadomić kolejną rzecz. My mamy w tej chwili w Polsce, powiedzmy, 14 brygad. Ma być docelowo około 20 po stworzeniu tej pierwszej dywizji Legionów. Ale proszę Państwa, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie, to w rejonie Bachmutu na terenie 100 kilometrów walczy kilkanaście brygad. Brygada... W... Broni się na, w pasie około 105, 15 kilometrów na głębokości 10. Oczywiście tu jest pewna różnica w zależności od miejsca, warunków, czy to jest teren zurbanizowany, czy nie. Ale dlaczego o tym mówię? Proszę sobie pomyśleć, co to jest? Kilkanaście brygad w pasie 600 km od północy na południe. Na Ukrainie jest trzy razy więcej brygad operacyjnych. Trzy razy więcej brygad obrony terytorialnej? I teraz mówi się o tworzeniu, o tworzeniu armii. Proszę Państwa, proszę sobie uświadomić to, że tylko w czasie tego po prostu, no, wariactwa cowidowego, wskutek mobbingu w wojsku, gdzie żandarmeria wojskowa ścigała nie tych, którzy uprawiali mobbing wobec masowych żołnierzy, ale tych, którzy o tym mówili, z wojska odeszło pod względem osobowym około dwóch, ilościowo około dwóch brygad żołnierzy. Nie mówiąc o żołnierzach obrony terytorialnej. I proszę Państwa, tylko w tym roku, to jest po, po tym mobbingu, bo są za pierwsze trzy kwartały, to znaczy 22 roku, dane, że spośród szeregowców, którzy odeszli z wojska, Ponad około 80% nie miało wysługi emerytalnej. Po prostu rzuciło wojsko. A w wojsku system, tak naprawdę w systemie nic nie zmieniono. Symbolem niech tego będzie, że od 5 lat żołnierzom o te nie można wydać hełmu, bo to jest broń. To jest tylko rozporządzenie, nikt nie jest w stanie tego zmienić. Proszę Państwa, jeszcze jedna kwestia: zasoby osobowe. Tego. Polska nie ma. I czy można kreować zasoby osobowe w Polsce? Nie, ponieważ nie zmieniono przepisów ustawy z 2002 roku o służbie żołnierzy zawodowych, gdzie jest przywiązanie z żołnierza do stanowiska. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli 10 żołnierzy idzie do wojska, to 5 z nich przez 25 lat nie może awansować więcej niż na starszego szeregowego. Bo nie ma etatów kaprali. To znaczy, że nie wykreuje się zasobów osobowych, żeby stworzyć rezerwy. Nie wiem, czy Państwo jesteście tego świadomi. Nie może być więcej sierżantów, podporuczników, tylko tyle, ile jest armia. Armia jest na 115 tysięcy, więc tyle może być tych etatów. A dzisiaj, jeżeli popatrzymy na Ukrainę, to co widzimy? Że już prawie nie ma tych żołnierzy zawodowych, którzy 24 lutego zaczęli stawiać opór. Z tej 250-tysięcznej armii, która była wtedy zawodowa, ochotnicza, kontraktowa na Ukrainie, prawie nie ma już tych żołnierzy, bo zostali zabici albo zostali ranni. Walczą rezerwy. Jakie rezerwy? Oni mieli dość długo obowiązkową służbę wojskową. My Proszę Państwa, mamy zasoby osobowe, rezerw, które mają 40 lat i w górę. Prawie nie ma, rewer to są symboliczne rezerwy osobowe 30- i 20-latków. Czyli nie ma kogo zmobilizować i nie ma czasu na to. Dlatego, proszę Państwa, zwracam na to uwagę i zwracam uwagę jeszcze na jedną rzecz, żeby Państwu uświadomić. Nasze wojska lądowe, mają taką liczbę zawodowe, że się zmieszczą na stadionie Narodowym w Warszawie. Cała polska armia zawodowa lądowa. Żebyście Państwo mieli świadomość. Obrona terytorialna ma około 35 tysięcy, ma mieć tam w tej chwili 57. Chcę Państwu powiedzieć, że cała obrona terytorialna liczy mniej niż było powstańców warszawskich. A ktoś nam. Wciska armię nowego wzoru, czyli jeszcze większą miniaturyzację armii, bo mi, bardzo mała, miniaturowa armia obroni Polskę. To jest absolutna bzdura. Proszę Państwa, to jest, tak naprawdę, tytułem wstępu. I teraz już przechodzę. Dlaczego mówię o czasie okupacji czy przygotowania sił zbrojnych na czas okupacji? Po, po pierwszej wojnie światowej w Polsce była obowiązkowa służba wojskowa. Ponad milion obywateli walczyło w wojnie polsko-ukraińskiej, w wojnie, pierwszej wojnie światowej, w wojnie polsko-bolszewickiej. Byli to przygotowani, jak on walczył nawet w wieku 30 lat, to był 50-latkiem. Było powszechne przeszkolenie wojskowe, powszechny dostęp do broni, zupełnie inna kultura, i proszę Państwa, dzięki temu stworzyliśmy Armię Podziemną. Tylko sama Armia Krajowa po scaleniu ponad 350 tysięcy, nie mówiąc o innych formacjach, około pół miliona, gdzie groziła kara śmierci, po prostu została zorganizowana. My dzisiaj, proszę Państwa, w ogóle. Przy tym, co się dzieje, nie zakładamy, że możemy na jakiś czas utracić część terytorium, albo nawet większość terytorium kraju, i, i w ogóle nie, nie mamy żadnego systemu przygotowanego na ten czas. Dobrze przygotowane struktury organizacyjne II Rzeczpospolitej też nie były przygotowane. Generał Karaszewicz-Tokarzewski, w 1940 roku pod okupacją tworzył struktury systemu, proszę państwa, oporu społecznego i budowy, gdzie konspiracyjne zostały przesłane one do Londynu i tam przez rząd na emigracji, proszę państwa, zostały zatwierdzone. Dzisiaj w Polsce, proszę państwa, nie mamy tego. Konstytucja mówi, że obowiązkiem obrony ojczyzny jest to obowiązek każdego obywatela. Ale jak ten obowiązek, proszę Państwa, realizować? Proszę się zastanowić, czy na terenach zajętych przez przeciwnika, Państwo zgodnie z polskim prawem, macie prawo do posiadania broni, jeżeli nie jesteście żołnierzami? A jeżeli nie ma takiego systemu, to co zrobić? Czy jesteście Państwo w stanie wymierzać karę komukolwiek za służbę? obcemu czy za zdradę narodową? Nie, jest to przestępstwo i zbrodnia. Czyli nie możecie państwo tego robić. Nie ma w Polsce prawa i nikt się nie interesuje tym, jak będzie funkcjonowała ta część państwa, jeżeli doszłoby do tragedii i czasowo byśmy utracili kontrolę nad częścią Rzeczpospolitej. Nie ma nic takiego. A proszę państwa, Litwini mają w Konstytucji w artykule trzecim, jednym z najważniejszych artykułów Konstytucji Litwy, co ten artykuł mówi? Naród i każdy obywatel mają prawo do stawiania oporu każdemu, kto siłą targnie się na niepodległość państwa litewskiego, na jego terytorium bądź ustrój konstytucyjny. Proszę Państwa, pełna delegacja konstytucyjna, że ma prawo stawiać opór, walczyć, w Polsce nie znajdziecie Państwo nigdzie takiego zapisu. W ustawie o buronie amunicji nie ma ani słowa do tego, w tym, w tym obszarze. Czy jest to zaniedbanie? Proszę Państwa, jest to bardzo poważne zaniedbanie, ponieważ wielu Polaków, jeżeli by do tej tragedii doszło, będzie się zastanawiało, czy nie będą przestępcami, jak będą mieli broń, czy jak chwycą za broń, czy jak wymierzą karę zdrajcy. Nie ma po prostu takiej delegacji. Proszę Państwa, to samo istnienie takiego prawa, to nie jest tylko wzrost kultury strategicznej społeczeństwa, ale to jest podstawowa funkcja systemu obronnego i bezpieczeństwa czyli odstraszanie. Każdy przeciwnik, który wejdzie na terytorium Rzeczpospolitej, zdaje sobie sprawę z tego, że każdy obywatel ma prawo wystąpić zbrojnie i patrząc na kod można powiedzieć taki narodowy Polaków tak się stanie bo takie jest tradycja i doświadczenie ale to od państwa zależy i to państwo ma obowiązek przygotować system do funkcjonowania w takiej sytuacji proszę państwa mówiłem o rezerwach osobowych dzisiaj obrona terytorialna liczy 0 ma liczyć, bo jeszcze nie liczy, 0,2% populacji Polaków. Proszę się zastanowić, tutaj jesteśmy w Krakowie. Jak w Krakowie nie wiem, jest jeden batalion obrony terytorialnej, proszę Państwa, 500-600 żołnierzy, co on może? Co on może, jeden batalion? Proszę Państwa, jest to element propagandy. To nie ma nic wspólnego z powszechnością. Ja tylko Państwu powiem, że podczas kryzysu na granicy białoruskiej, tego pierwszego, zanim powstała bariera ochronna na niecałych 200 kilometrach, granicy chroniło 25 tysięcy żołnierzy, czyli jedna trzecia całego potencjału lądowego wojska polskiego. Tylko tej granicy, i to w trybie trzyzmianowym, czyli około 8 tysięcy, było na zmianie. W tej chwili możemy mieć kryzys graniczny ze strony Królewca 200 kilometrów na granicy polsko-ukraińskiej, na granicy polsko-słowackiej. Pytanie czym? I tutaj odniosę się do pana doktora Sykulskiego. Mówił o tych 200 tysiącach żołnierzy, którzy mają być powołani. Proszę mi powiedzieć, co ci żołnierze dostaną, czym się będą szkolić, po co oni są powołani. Jak nie ma uzbrojenia, nawet broni osobistej, bo jest wywożona na Ukrainę. Pytanie jest proste. Proszę Państwa, jeszcze 20 lat temu, kiedy byłem członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, wtedy doszły do nas informacje, że za Onyszkiewicza do Afryki wyprzedano milion karabinów z rezerw strategicznych. Ja do mnie domniemuję, że po prostu nie wiem ile w tej chwili. Wątpię, czy dla pół, pół miliona. Polaków jest w ogóle broń dla żołnierzy, żeby proszę państwa je rozwinąć. Ale jeżeli chodzi o zasoby osobowe, druga rzecz pospolita była po stokroć mądrzejsza w tym względzie, bo w ustawie ówczesnej o obronie narodowej wpisano prosty zapis, że mogą być żołnierze służby stałej, żołnierze kontraktowi Żołnierze oficerowie rezerwie i oficerowie czasu wojny. Kim był oficer czasu wojny. Była to osoba, która była szeregowym, podoficerem, albo w ogóle nie miała przeszkolenia wojskowego. Ale osobowość, doświadczenie, charakter predysponowała go, żeby był dowódcą oddziału na przykład partyzanckiego. I tak, na przykład w oddziałach leśnych AK Lwowskich Warta, które stacjonowały przez rok na Podkarpaciu, większość kadry oficerskiej to byli oficerowie czasu wojny. Czy dzisiaj, w jaki sposób ktoś może kreować po prostu w czasie okupacji kadry oficerskie? Na jakiej zasadzie będzie to trwało? Ja mam, proszę Państwa, zupełnie inne pytanie. Jest coś takiego jako, jak samoorganizacja społeczna. I jest wiadomo, że przy dzisiejszej nieudolności systemu yy, bezpieczeństwa Polski, na przykład na wschód od Polski szacuje około 100 tysięcy Polaków się samozorganizuje. Po pierwsze, nie są żołnierzami, po drugie, nie, nie mają broni. Po trzecie, jak wyłaniać dowódców, bo w ogóle nie ma katr w Wojsku Polskim na przyszłość. Proszę Państwa, nie jest to w ogóle rozwiązane. W ogóle to pozostawiono samym sobie i to pokazuje, jak nisko funkcjonuje dzisiaj nasz system po prostu bezpieczeństwa, system obronny. I proszę Państwa, kolejna sprawa jest to dostęp do broni. Dostęp do broni, czyli proszę Państwa, system, który powinien. Przeszkalać żołnierzy, w ogóle społeczeństwo polskiego przyzwyczajać do broni, ponieważ nie ma możliwości dzisiaj stworzenia piramidalnej, strukturalnej struktury oporu na czas okupacji struktury, która byłaby wydolna i dobra, proszę Państwa, jeżeli doszłoby do tragedii. Ponieważ jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zostanie ona spenetrowana przez obce służby specjalne. Więc tutaj sieciowość, o której tutaj pan doktor też mówił, jest to fundament. Zresztą, proszę państwa, na tej zasadzie zbudowano w Szwajcarii w czasie okresie zimnej wojny do 90 roku tak zwaną organizację P27. Była to ściśle zakonspirowana organizacja. Która podlegała tylko pod szefa sztabu i w ogóle na niższych szczeblach nikt nie wiedział, że ona istnieje. Były trzy, jakby, poziomy. Pierwszy poziom, bardzo mała grupka oficerów, którzy to organizowali, oczywiście nie jako opór. Drugi poziom to byli wyznaczeni koordynatorzy, którzy byli zatrudnieni na etatach cywilnych i oni mieli w czasie wojny tworzyć trzeci poziom, gdzie mieli nawet niektórzy nie wiedzieli, że są wyznaczeni ludzie cywile do stworzenia trzeciej po prostu grupy. I przez cały ten okres kilkudziesięciu lat funkcjonowały bunkry z amunicją, czyli w prywatnych domach były zapasy amunicji, żywności i broni w cywilnych domach i nikt nie wiedział. I proszę państwa, była taka sama siatka wywiadowcza, nazywała się P27. I chcę Państwu powiedzieć, że niezwykłą mądrością Szwajcarów było to, że po 90. roku, jak rozwiązano tą organizację tajną, spalono wszystkie dokumenty tej organizacji, jakie gdziekolwiek były. Nikt się nie przyznał do, do należenia. Dlaczego do tej organizacji? Bo mądrością tego było, że może w przyszłości trzeba będzie otworzyć. A najlepiej otworzyć o co? W oparciu o dzieci tych, których byli w tym. Bo łatwiej to sprowadzić. I kiedy kilka lat temu parlamentarzyści Szwajcarscy żądali ujawnienia tych dokumentów po ponad 30 latach, okazało się, że nie ma żadnego dokumentu o funkcjonowaniu tej organizacji, a do niej należało co najmniej kilkanaście tysięcy osób. Już, proszę Państwa, będę pomalutku kończył. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba mówić. Armia Polska, jeżeli by doszło na przykład tylko do kryzysu granicznego, jest w stanie... Ochraniać i to bardzo wątpliwie całą granicę od północy do południa, tylko w pasie granicy, a nie ma w przestrzeni Polski żadnej formacji, która jest w stanie to zrobić, bo policja będzie wykorzystywana na innym kierunku. Proszę Państwa, nawet jeżeli do Polski na przykład dojdzie do tragedii na Bliskim Wschodzie, dojdzie do wojny i trafi tysiące. Nielegalnych migrantów część przejdzie, nie ma kto pilnować o tymczasowych obozów dla tych ludzi, którzy przejdą granicę. I na przykład taka rzecz, jak patrole obywatelskie, które mogą powstać w dzielnicach, w miastach, w ogóle nie ma w systemie prawnym tego unormowanego. Proszę Państwa, w Polsce jest około Prawdopodobnie 800 tysięcy sztuk broni w rękach prywatnych, ale zaledwie 300 tysięcy, prawdopodobnie tych danych najnowszych nie ma, ludzi ma pozwolenie na broń. W Polsce jest około 600 tysięcy broni czarnoprochowej, która nie jest zarejestrowana i się nic nie dzieje. I, proszę Państwa, ci ludzie mogliby chronić. Jeżeli to byłaby struktura zorganizowana, z nich się żołnierzy nie zrobi, ale wystarczy do Kodeksu Karnego wpisać tam, gdzie są w odpowiednim artykule wymienieni funkcjonariusze publiczni, że sankcjonowane przez na przykład wojsko patrole obywatelskie w trakcie pełnienia służby mają status funkcjonariusza publicznego. Nie muszą mieć żołnierzami. I proszę Państwa, ja zaledwie dotknąłem tego problemu. Już nie mówię o strzelnicach, o przygotowaniu tych struktur. Te struktury nie mogą być na przykład tworzone tylko przez służby specjalne, wojska specjalne. To muszą być tworzone przez wiele podmiotów, żeby uniknąć głębokiego stopnia penetracji. My w ogóle nie jesteśmy przygotowani. Ja dzisiaj Państwu zwróciłem uwagę na temat, który w ogóle nie jest w mediach poruszany. Po prostu my w ogóle nie mamy żadnego prawodawstwa w tym względzie. Nie mamy w ogóle instrukcji, jak się społeczeństwo ma zachowywać w określonych sytuacjach, jak się znajdzie pod okupacją. Nikt się z tym nie interesuje, ponieważ kultura strategiczna decydentów jest na bardzo niskim poziomie, a ja to mówię od lat: a minister obrony narodowej pełni rolę bardziej komisarza politycznego w monie niż ministra obrony narodowej. I taka jest, proszę Państwa, prawda: wojsko nie ma wpływu na to, co się dzieje. Ja, proszę Państwa, z szacunkiem podchodzę. Ostatnio czytałem, szef sztabu w Norwegii wypowiedział się przeciwko zmianie w strukturze sił zbrojnych publicznie. I premier z ministrem obrony publicznie mówią, że będziemy pana, yy, pana generała przekonywać, że jednak to jest ten. Proszę Państwa, u nas. U nas to tak naprawdę w systemie, w systemie Ministerstwa Obrony Narodowej wpisano, że wprost, że minister dowodzi poprzez szefa sztabu generalnego. Czyli minister, który nawet nie był w wojsku, dowodzi. Proszę Państwa, to jest tak naprawdę, ja tylko dotykam problemu, bo ja tutaj wielu aspektów nie poruszyłem, bo już minutka. Proszę Państwa, 30, no 40 lat temu prawie jak byłem studentem mówiliśmy sobie może patetycznie dzisiaj jesteśmy my, po nas przyjdą następni, zwyciężymy. Dziękuję bardzo.